Cześć, nazywam się Eryk Zywert, jestem członkiem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów uczniów. Robimy to przede wszystkim opiniując projekty zmian, które następnie zostaną przyjęte przez Sejm i będą nas dotyczyły, ponieważ od tego, jak będzie wyglądała szkoła, zależy nasza przyszłość. Jest kilka pomysłów, o realizację których będę zabiegał. Po pierwsze, e-legitymacja szkolna i studencka. Marzy mi się, aby każdy uczeń i student mógł cieszyć się legitymacją w swoim telefonie. To bardzo wygodne rozwiązanie, które znacznie ułatwi nam życie. Kolejną kwestią, której chcę poświęcić dużo uwagi, to samorządność młodzieżowa. To bardzo ważne, abyśmy mogli mieć swój głos w lokalnej polityce. Przed Radą stoi wiele niełatwych wyzwań. Przede wszystkim, ale nie tylko, są one związane z edukacją zdalną. Musimy sprawić, aby stała się ona bardziej przystępna, a efekty, jakie oferuje nam e-learning, były dostosowane do wymagań podstawy programowej. W czasie wolnym, podobnie jak moi rówieśnicy, staram się spotykać ze znajomymi, słuchać muzyki, czytać książek. Bardzo lubię się uczyć. Ogromną satysfakcję sprawia mi poznawanie nowych rzeczy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wesprzecie mnie w moim członkostwie w Radzie. Rada jest dostępna na Facebooku, ma także swój własny adres mailowy. Jeżeli macie pomysły, spostrzeżenia albo uwagi, dzielcie się nimi. Będzie nam bardzo miło.